tvpodkarpacie.pl. Już w najbliższą sobotę 21 marca mecz rewanżowy w hokeju na lodzie z udziałem reprezentacji Polski artystów. Na tafli Areny Sanok pojawią się znani aktorzy, kabareciarze oraz dziennikarze i osoby związane z polskim hokejem. Przeciwnikiem będą sanockie VIP-y. Swoje hokejowe umiejętności zaprezentuje sanockiej publiczności Rafał Mroczek. Cześć, jestem drugi raz. I muszę powiedzieć, że jak już przekraczałem tutaj granicę miasta, ale i wcześniej Bieszczad, to zaczęła mi się buźka uśmiechać, bo bardzo miło wspominam to miejsce. Mieliśmy w zeszłym roku okazję tutaj uskuteczniać spacery i zwiedzanie i chętnie w tym roku wróciłem. Mieli Państwo również okazję, żeby uskuteczniać grę w hokeja. No właśnie, jakie wspomnienia związane z pierwszym meczem rok temu? No tak, to jest nasz główny powód przyjazdu, bo jutro rozegramy tutaj o godzinie 15 na arenie mecz. O 13 już zapraszamy rodziny z dziećmi, bo będą dla dzieciaków specjalne strefy. Jeśli ktoś był w zeszłym roku, to wiecie, że dajemy z siebie wszystko, ale tyle, ile potrafimy i tyle, ile umiemy. Będzie dobra zabawa. Przychodźcie jutro. Będzie śmiesznie. Wszystko dla dobrej frajdy na pewno samych uczestników, natomiast celem głównym jest pomoc dzieciom, pomoc podopiecznym Fundacji Czas Nadziei. Tak, głównym celem jest pomoc. Ten mecz jest też zorganizowany po to, żeby pomóc podopiecznym Fundacji Czas Nadziei. Mam nadzieję, że Wy też swoją obecnością pomożecie. Generalnie jestem człowiekiem, który bardzo dużo się rusza i gram w piłkę, jeżdżę na snowboardzie, uskuteczniam też różne dyscypliny, wszystkiego próbuję i tak to było kilka lat temu z hokejem. Po programie Gwiazdy Tańczą na Lodzie, kiedy miałem tam okazję nauczyć się jeździć na łyżwach figurowych, przerzuciłem się później na szybko na łyżwy hokejowe, chociaż nie bez wypadku, bo zaraz po tym, jak pierwszy raz założyłem hokejówki, to zaliczyłem dosyć bolesną glebę z rozcięciem brody, bo to jednak środek ciężkości w tych łyżwach jest gdzie indziej, a ja o tym zapomniałem. I od tamtego czasu towarzyszę chłopakom tutaj w reprezentacji artystów drużyny hokejowej. Gramy sporadycznie, ale gramy. Sanok nieprzypadkowe miejsce, bo to na pewno Pan wie, że hokej dla Sanoka, dla wszystkich mieszkańców jest wyjątkowy, stąd też ranga i prestiż tego wydarzenia jutrzejszego. Ja wiem, że tutaj bardzo, bardzo tłumnie wszyscy przychodzą na ligę hokejową. Zresztą to jest charakterystyczne dla południa Polski, bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że jutro frekwencja też na naszym meczu dopisze. Jeśli ktoś czuje, to bardzo chętnie się włącza w tego typu akcje, a tych ludzi teraz jest coraz więcej, ale też i widzowie to doceniają i też przychodzą i też pomagają, bo każdy się chce włączyć i każdy chce pomóc. Słuchajcie, to jutro nie może Was zabraknąć tutaj na arenie sanockiej. O 15 mecz, o 13 otwarte już są strefy dla dzieciaków. Wpadajcie całymi rodzinami, będzie dobra zabawa. Zapraszam, Rafał Mroczek. tvpodkarpacie.pl